Witam Was ze szlaku w Jordanie, Petra, wiodącego ku monastery. To jest chyba, nie będę mówił co to jest, ale to jest generalnie wykute w skale kozackie przez Beduinów, nawet nie Beduinów, bo to ileś tam tysięcy lat temu. I teraz idąc tutaj szlakiem, bo był naprawdę trudny, że tak naprawdę musieliśmy sobie przerwę zrobić, żeby tutaj podejść. Na samym początku szlaku kilkulatek, trzymając osiołka i bez kitu, on mógł mieć z 8 lat, no nie więcej, na pewno nie miał 12. Zapytał nas, czy chcemy osiołka i czy chcemy z nim wejść na górę. No i to wyglądało dosyć śmiesznie, bo osioł dosyć duży, a chłopczyk malutki, dziecko, full dziecko. I teraz chciałbym tak przypić troszeczkę do naszego polskiego podejścia. Zobaczcie, jakie jest w ogóle europejskie, zachodnie podejście. A dlaczego my uczymy się wiedzy teoretycznej przez 24 lata, żeby ukończyć jakiś tam świstek, na który i tak większość ludzi teraz nie patrzy, bo prawda jest taka, że jeżeli będziemy mówić lekarzy, jeżeli coś prawem jest obligowane, no to okej, papier jest ważny, bo góra tego zabroniła. Ale generalnie, dlaczego nie można z wyboru podjąć się jakiejś pracy wcześniej, czyli nie wiem, jeżeli chcesz być sportowcem, no to zaczynasz się doskonalić w sporcie, wszystkim z tym, co jest z tym związane, czyli dietetyka, motoryka, psychologia i tak dalej. Wszystko, co jest potrzebne, żeby być w tym fachu, żeby od razu, od najmłodszych lat rozwijać się w tym fachu. Dlaczego u nas zaprzestano produkowania fachowców? Czyli jeżeli ojciec był piekarzem, nie wiem, i uczy syna, żeby był piekarzem, co to za problem, żeby podjąć tak świadomie taką decyzję, by od najmłodszych lat uczyć się jakiegoś fachu, który nam może dać zarobić właśnie na ten chleb. Bo teraz jest tak śmieszna sytuacja, że ludzie pracują, znaczy uczą się po kilkanaście lat, wychodzą ze szkoły, nie mają żadnych umiejętności. I teraz jeżeli ja miałbym wybrać za przewodnika takiego dzieciaczka, który tu już kilkadziesiąt albo pewnie kilkaset razy wchodził, a nie wiem, a kogoś po studiach, no to wziąłbym tego chłopaka, bo ja bym wiedział, że on ma to obcykane tutaj na maksa. I teraz tak samo jak szukam ludzi do współpracy, to nie szukam ludzi, którzy mają, nie wiem, dobre CV, tylko szukam ludzi, którzy mają doświadczenie, praktyka. Jakbym szukał piekarza, to bym go wziął, choć piekarz, pokaż mi, jak bułki robisz. No. Jeżeli zrobi ci mega bułkę, no to powiesz, że jesteś kozak, no to zaczynasz z nim współpracować. A nie to, ile lat, jaką szkołę skończył. I niesamowite jest to, że w krajach mało rozwiniętych to jest bardzo rozwinięte. Czyli jeżeli ojciec był Beduinem, syn jest Beduinem i fajnie, i oni sobie to ciągną. To nie jest tak, wy to musicie skumać, że normalne jest chodzenie do szkoły, normalne jest nabywanie wiedzy ogólnej, z której nie za dużo wynika, to nie jest normalne. To ktoś sobie wymyślił w jakichś tam latach, nie wiem w jakich, kiedyś to może mnie zaciekawi, jak się będę mega nudził, to może będę sobie dochodził takich rzeczy, co za idiota to wymyślił. I teraz to zostało wiele lat temu wymyślone przez jakiegoś idiotę i kontynuowane. I teraz wiele rzeczy nie powinno wyglądać tak, jak wygląda, bo jeżeli słuchaliście większość moich wypowiedzi, to wiecie, że jestem zakochany w edukacji. Wiedza to jest klucz, uczenie się, samodoskonalenie, to jest w ogóle podstawa. Ale to, w jaki system edukacji obecnie to robi, no to jest dramat. I kolejna sprawa, na przykład ci młodzi chłopcy, oni mieli 8, niektórzy byli starsi, 10, 12, 14 lat, z nich tutaj bije taka pewność siebie, że u nas dorośli mężczyźni nie mają takiej pewności siebie, jak tutaj 12-latkowie. I jak my przygotowujemy, czy inaczej, jak przygotowuje standardowa szkoła do życia? Jak system przygotowuje do życia? Same kła po uche nie będę wyzywał, jakie teraz dzieciaki się robią. To jest żałosne, jaki mamy bezpłciowy naród. Jeżeli chodzi o tworzenie ludzi, to nie są w ogóle, nie wiem, gladiatorzy. To nie są ludzie charakterni, tylko ciepłe kluchy. Teraz tyle takich ciepłych kluseczek wychodzi. Ja dzięki Bogu jeszcze się załapałem na erę bez telefonów, bez siedzenia w domu. Także trochę drzew było, trochę bijatek, jak się było małym, było. Jestem jeszcze z tej ery, gdzie to doświadczenia nas tak właśnie fajnie w miarę hartowały. A teraz komputery, internet, chodzenie do szkoły,
dziecko, a to jak to wygląda, to już mi się nawet mówić nie chce. No i teraz wracając do tego ośmiolatka. Wyobraźcie sobie teraz, że wasi rodzice też rozwijali się w systemie, że realizowali się w jakiejś pasji. I macie lat 8 i oni zaczynają na przykład was uczyć śpiewać albo tańczyć. I zaczynacie kontynuować drogę swoich rodziców, ucząc się już w tak młodym wieku fachu, który wam się przydać może już praktycznie zaraz. No bo jeżeli mówimy o śpiewie, o, nie wiem, nawet biznesie, to tych rzeczy wy jesteście w stanie chłonąć mając kilkanaście lat. Czemu nie? No może nie kilka, tak? Tam jeszcze się bawcie. Ale już zaczynamy mieć 12, 13, 14 lat i więcej. Dlaczego my się nie zaczynamy uczyć wiedzy totalnie praktycznej? I teraz można patrzeć na tych ludzi tutaj, bo biegają z osłami po tych szlakach i można się patrzeć, że a, oni są ubodzy. Moi drodzy, nigdy nie mylcie inteligencji. Wiem, gdzie jakie państwo jest, umiem pomnożyć coś na kartce. Nie wiem, podstawy fizyki, podstawy chemii z inteligencją. Nie mylcie moim zdaniem inteligencji z testem na inteligencję, bo to ma tyle wspólnego z inteligencją, co rozwiązywanie testów. Czyli jak będziesz rozwiązywał testy na inteligencję, to w końcu w tych testach będziesz dobry i będziesz się dobrze rozwiązywał. Także taki pokaz inteligencji, że łubu dubu. Dla mnie inteligencją to jest zaradność, umiejętność rozwiązywania problemów. Nie na poziomie kwadratów i kółek, tylko jak wejść pod taką górę, żeby się nie zabić. Jak otworzyć biznes, żeby wypalił? Generalnie wiedza praktyczna. I teraz to jest moje zdanie na ten temat. Ja uważam, że na podstawie tego chłopaka wiem, że dobra, nie w wieku 8 lat. Na pewno w jakimś starszym wieku, ale powinniśmy dużo szybciej uczyć się rzeczy, które się nam przydadzą, które są praktyczne, które są odpowiednie dla naszej kultury, dla naszego miejsca, w którym mieszkamy. Bo u nas to tak nie wygląda. Rodzą się kluchy ciepłe, jest to żałosne w wielu motywach. Dlatego wierzę, że wszyscy razem jesteśmy w stanie zmienić to. Zastanówcie się, moi drodzy, co jesteśmy wspólnie w stanie zrobić, albo jak powinien wyglądać ten system edukacji, żeby dawać tym młodym ludziom wiedzę praktyczną szybciej, znacznie szybciej. Jak powinien wyglądać proces wyszukiwania talentów? Jak to powinno wyglądać? Podzielcie się swoimi, proszę, opiniami w komentarzu, bo wierzę, że razem jesteśmy w stanie zmienić ten system, zmienić świat. W nas, młodych, jest siła i moc. Dlatego jedziemy z koksem i do zobaczenia już wkrótce.